Niektóre nowsze raporty fundacji zawierają wskaźnik nazwany poziomem zagrożenia. Pozwala to oszacować poziom zagrożenia, jaki przedstawia dany SCP, jeśli obiekt przełamie zabezpieczenia. Używany dotąd system klasyfikacji, to jest bezpieczne, Euclid Keter i klasy ezoteryczne, oznacza poziom trudności w zabezpieczeniu danego obiektu. A system poziomów zagrożenia odpowiada za to, co wskazuje jego nazwa. Oba te systemy uzupełniają się wzajemnie. Istnieje 7 poziomów zagrożenia, każdy reprezentowany przez inny kolor. Biały. Obiekt przynosi korzyści dla fundacji, a jego stosowanie jest ściśle regulowane, zgodnie ze specjalnymi czynnościami przechowywania obiektu, często przypisywane do obiektów klasy bezpieczne. Przykładowe obiekty posiadające poziom zagrożenia biały to SCP-3480 Omega, Taumiel, SCP-3668, bezpieczna, SCP-3797, Taumiel, SCP-3894, Taumiel. Poziom niebieski. Obiekt może przynosić korzyści, ale jego mechanizmy są słabo poznane lub pozostają nieznane. Dotyczy to elementów o niezdefiniowanych właściwościach lub podmiotów, które różnie reagują na różne osoby. Często przypisywane do obiektów klasy bezpiecznej i Euclid. Przykładami obiektów o poziomie zagrożenia niebieskim są SCP-3176, klasa zneutralizowana. SCP-3423, bezpieczne. SCP-3623, Euclid. Poziom zielony. Obiekt nie przynosi korzyści, ale nie jest szkodliwy, o ile obchodzi się z nim prawidłowo. Często przypisywane do obiektów klasy bezpieczne i Euclid. Przykładowe obiekty. SCP-001, propozycja Dioric Matrix. Klasa podmiotu Euclid. SCP-1990X. Klasa obiektu wyjaśniona. SCP-2320. Klasa bezpieczna. SCP-2684. Klasa bezpieczna. SCP-2815, klasa Euclid. Poziom żółty. Obiekt jest szkodliwy, ale łatwy do ponownego zabezpieczenia. Może to wskazywać, że można go szybko opanować, dopóki spełnione są pewne, łatwo osiągalne warunki. Może być przypisane do obiektów klasy bezpieczne, Euclid lub nawet Keter. Do przykładowych obiektów poziomu żółtego zaliczają się SCP-3845, klasa Euclid, SCP-3893, klasa Euclid, SCP-4205, klasa bezpieczna, SCP-4307, klasa Euclid. Poziom pomarańczowy. Obiekt jest nieprzewidywalny, wykazuje niebezpieczne właściwości i trudno go ponownie zabezpieczyć. Zazwyczaj jest to najniższy poziom przypisywany do humanoidalnych obiektów. Często przypisywany obiektom klasy Euclid i Keter. Przykładowe obiekty. SCP-1313, klasa Keter. SCP-1463, klasa Keter. SCP-3477, klasa Euclid. Poziom czerwony. Obiekt jest wysoce nieprzewidywalny i posiada znaczne zdolności destrukcyjne. Naruszenie przechowalni może przerodzić się w scenariusz klasy K, a ponowne zabezpieczenie obiektu należy uznać za wysoki priorytet. Często przypisywane obiektom klasy Euclid i Keter. Do poziomu czerwonego zalicza się m.in. SCP-3778, klasa Keter, SCP-3932, klasa Keter, SCP-4224, klasa Taumiel. Poziom czarny. Obiekt posiada zdolność do destrukcji w skali globalnej. Co więcej, przełamanie zabezpieczeń przez takie obiekty należy uznać za synonimy scenariusza klasy XK, a ich ponowne zabezpieczenie lub unieszkodliwienie należy uznać za najwyższy priorytet. Jest on głównie przypisywany do obiektów klasy Keter. Przykładami obiektów poziomu czarnego są SCP-2747, klasa Keter, SCP-2845, klasa Keter, SCP-3480, klasa Keter, SCP-3895, klasa Tiamat, SCP-4121, klasa Hiemal. Uwaga! Jeśli obiekt ma tendencję do zmiany swojego zachowania w okolicznościach, które nie zostały jeszcze zidentyfikowane, może zostać mu przypisany dodatkowy poziom zagrożenia. Przykłady niestandardowych poziomów zagrożenia to m.in. SCP-001J, klasa Apollyon, poziom zagrożenia Epsilon, Green, Delta, Green, Delta... O nie, za dużo tego, ja tego nie czytam, nie. Jest tego dużo. SCP-579J. Poziom zagrożenia. Odblokuj DLC poziomu zagrożenia za 1000 telekilu już dzisiaj. Okej. SCP-4205. Klasa obiektu. Gównoprawda. Poziom zagrożenia. W dupie. Natomiast jeśli poziom zagrożenia nie został jeszcze przypisany, właściwym terminem jest nieokreślone. Do przykładów obiektów używających poziomu zagrożenia nieokreślonego zaliczają się SCP-4031, klasa Euclid i SCP-4475.
I na koniec parę przykładów, jeżeli chodzi o poziom zagrożenia i ich użycie. Jeśli twój obiekt jest kamyczkiem powodującym zniszczenie całego znanego wszechświata, jeśli zostanie uderzony głową przez jednonogiego saksofonistę odzianego w różową tutu w 100% zrobioną z bawełny, a ta właściwość jest mało znana, otrzyma oznaczenie poziomu zagrożenia czarny i klasę obiektu bezpieczne. Po pierwsze, bezpieczne z powodu samego nieprawdopodobieństwa przełamania zabezpieczeń, nawet jeśli nie wynosi ono całkiem zero. I czarne, ponieważ ma wystarczającą zdolność destrukcyjną, aby spowodować scenariusz klasy XK. I odwrotnie, humanoid, który wystawiając język potrafi się teleportować, jeśli tylko powie słaby żart, dostanie klasę obiektu Euclid i poziom zagrożenia pomarańczowy. Mam nadzieję, że przybliżyłem wam trochę temat poziomów zagrożenia w dość zrozumiały sposób. Kto wie, może ta wiedza niedługo wam się przyda. Tak czy inaczej, dziękuję wam za uwagę, ja jestem Pio. Do zobaczenia kiedyś.